Co tu mamy? Bo tu będzie głosowanie. Czy też głosowanie? Jedno czytanie. Kolejny druk. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1596 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Powołanie punktu informacyjno-doradczego w Urzędzie Miasta Krakowa w kontekście wdrażania uchwał przepisów związanych z dopłatami do ogrzewania, wymianą palenisk, programów pomocowych, możliwości pozyskiwania środków unijnych, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Projekt grupy radnych, druk nr 1596, tryb jednego czytania. Referuje pan Paweł Ścigalski, bardzo proszę. Pomocowych i osłonów. Dziękuję panie przewodniczący, postaram się zmieścić w minucie króciutko, bo wszyscy jesteśmy zmęczeni. Szanowni państwo, chodzi o to, żebyśmy w ramach tego, co uchwalił Sejmik i w ramach naszych programu osłonowego, żebyśmy od stycznia ten program zaczyna obowiązywać, żebyśmy od stycznia przyszłego roku, żeby w magistracie można było budować taki punkt informacyjno-doradczy, bo mieszkańcy Krakowa przy okazji starają się o tą pomoc i związanych w ramach programu PONE i w ramach programu osłonowego, żeby wszystko mogli załatwić w jednym miejscu, to znaczy kwestionariusze, dopłaty, żeby wszystkie tego typu rzeczy no nie rozbijały się o chodzenie przez MOC, przez Wydział Kształtowania Środowiska i przez WFOŚ, tylko żeby te wszystkie informacje można było uzyskać tutaj w magistracie w jednym miejscu, żeby tutaj ci beneficjenci, ci przyszli pomocy mogli to załatwić właśnie w magistracie. A kolejna rzecz, to też można ten punkt przy okazji skorelować z pewnym doradztwem związanym z podłączeniem do sieci miejskiej, z planami przestrzennymi, z taką polityką informacyjną miasta w tym temacie, bo tego nam brakuje. Także bardzo proszę o poparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Chciałby pan. Bardzo proszę. Pan. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja mam pytanie do wnioskodawcy. Czy ten punkt informacyjny rodzi koszty po stronie miasta? Bardzo proszę o odpowiedź projektodawcę. To jest w ramach tych samych przecież. Rozmawiałem z panią dyrektor Dei Olszow, z panią dyrektorą Wydziału Kształtowania Środowiska. Nie ma takiej potrzeby, będziemy to w ramach kadrowych już osób zatrudnionych to wykonywać, więc nie będzie to generowało większych kosztów. Dziękuję bardzo. Do druku wpłynęły dwie autopoprawki. Szanowni państwo, bardzo proszę, powrót na salę, będziemy głosować. Szanowni państwo, mamy dwa razy jeszcze zagłosować i nie, tak do domu, jeszcze nie, oświadczenia, komunikaty. Czy wszyscy gotowi? Powołanie punktu informacyjno-doradczego w Urzędzie Miasta Krakowa w kontekście wdrożonych uchwał przepisów związanych z dopłatami do ogrzewania, wymianą palenisk, programów pomocowo-osłonowych, możliwości pozyskiwania środków unijnych, połączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Druk nr 1596, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 39 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1596 wraz z dwoma autopoprawkami.